Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Urban, witam was. Chciałbym powiedzieć ze słonecznej Manili, ale już jest prawie godzina, nie wiem, 18 chyba, albo 17, nie wiem, robi się ciemno. W każdym razie zaczynamy wakacje. Czas par. Bo wiedział mi, że to tak się łamie. Przyjechałem na zaproszenie Piotrka, który tutaj stoi obok mnie. Piotrek, co ma Manila ciekawego do zaoferowania? Manila ma wiele rzeczy do zaoferowania, począwszy od jakiejś nocnej turystyki, skończywszy na fajnym dziennym zwiedzaniu. Są aquaparki, jest Ocean Park. Jest dzielnica Czerwonych Latarni, w której się znajdujemy. Zgadza się, jest Manila, nie omijajcie Manili. Manila, można fajnie spędzić czas i zobaczyć naprawdę inaczej Filipiny niż wszystkim się wydaje. Niż tylko wyspy. Manila ma swoją historię, którą pewnie zobaczycie w dalszych filmach. Słuchaj, jakbyś tak miał... wymienić takim jednym tchem trzy najciekawsze rzeczy, które właśnie tutaj w Manili można zobaczyć, takie, które trzeba koniecznie odwiedzić. No więc tych? Intramuros, Chinatown i Makati. Intramuros, najstarsza część Manili. Intramuros wewnątrz murów. Zobaczymy to pewnie jutro. Jest podobna do Barcelony, małe, fajne uliczki, bardzo, bardzo przyjemnie się tam spaceruje. Makati? Makati jest to dzielnica biznesowa, a zarazem też rozrywkowa. Tak, my mieszkamy teraz na Makati, dużo barów, klubów, ale tak jak mówię, też są... Walki karów. Dzisiaj też, idziemy też na walki karów. I trzecie, co to było? Chinatown, jest to najstarsza Chinatown na świecie. Jest troszeczkę inna od reszty Chinatown, ponieważ nie ma tutaj świątyń buddyjskich ani świątyń chińskich, właśnie jakichś specyficznych. Zostało to założone przez katolików. Chińskich katolików. Tak. I troszeczkę też są te kościoły inne, bo też jak przejdziemy się, zobaczysz nawet obrazki czy jakieś inne rzeczy czy rzeźby mają rysy bardziej azjatyckie niż europejskie. Takie, jak wygląda ichniejszy Jezus w takim razie? Jak jest przedstawiony? Jest trochę ciemniejszy i ma bardziej skośny. Skośnocie. No w Meksyku, tak, jak byliśmy, to Jezus był ciemny też. No, każdy ma swojego Jezusa. Dokładnie. W ogóle Piotrek, słuchajcie, jest tutaj takim przewodnikiem, organizuje wycieczki dla polskich grup i nie tylko, więc jak się wybieracie na Filipiny, to koniecznie musicie skorzystać właśnie z usług Piotrka. Co będziemy robić, co będzie się działo, co ma Piotrek do zaoferowania, to zobaczycie w dalszej części filmu. Tak jest. Zawsze tak tutaj chaos, dużo samochodów, dużo ludzi. Tak, o każdej porze dnia i nocy, zobaczysz, później będzie godzina 24 i nadal tutaj będzie trafik, tak jak widzisz tutaj po prawej stronie. Jest tutaj bardzo, bardzo busy. No, niestety. Czyli jedno słowo, gdzie jesteśmy? Jak ta dzielnica się nazywa? To jest dzielnica Makati, dzielnica biznesowo-rozrywkowa. Dużo klubów, dużo barów, a zarazem no tutaj wszystkie firmy mają swoje siedziby. Czyli to jest takie połączenie dystryktu finansowego z dystryktem czerwonym. Nawet nie chodzi o to, że czerwonym, ponieważ tutaj jesteśmy akurat na takiej ulicy, ale tutaj pójdziemy w boczne, małe uliczki, gdzie jest mnóstwo fajnych, bardzo przyjemnych barów i klubów studenckich. Tutaj również mieści się Uniwersytet Makati. Jest to takie pomieszanie właśnie nowoczesności z tą Azją taką dziką jeszcze, nie? Czyli wiesz co, no nie wiem dlaczego, ale jak ja tu przyjechałem, od razu mi się to kojarzy z Tajlandią. Są ladyboye, są prostytutki, słuchajcie. I wiecie co jeszcze tutaj jest? O tam, tam patrzcie na rogu, takiego zrobię zooma, jest klub.
Tam dzisiaj pójdziemy, tam o godzinie 10 co się odbywa? Walki karów. Jesteśmy na markecie jedzeniowym. To jest takie typowe jedzenie filipińskie. Możemy spróbować sobie leczona. Czekaj. To jest sizzik. Polecam, rewelacyjnie spicy. A to jest ze skrupiącą skórką. The boss. Thank you. You come back. Lecimy dalej. Tu można sobie przebierać w różnych takich podrobach, tak? Tu flaki drobiowe, które tak wyglądają. Lub też łapeczki. Łapeczki kurze. Kurze, tak. Kolejny dzień w Manili, hałas nieziemski. Jesteśmy cały czas na tej samej dzielnicy, na której byliśmy wczoraj, czyli na dzielnicy Makati, dzielnicy Czerwonych Latarni i dzielnicy finansowej Burgos Street. Wczoraj widzieliście, jak wyglądało, tak wygląda za dnia. What's up, mate? Good? Good. Here we go. Filipiny to bardzo katolicki kraj. 80%, około 80% mieszkańców to właśnie tacy bardzo hardkorowi katolicy. Za nami bardzo piękny kościół. W ogóle patrzcie tam, tam widzicie takie kwiaty. O, tutaj one, może czekajcie, przyzumuję ładnie i sfokusuję. Te kwiaty, znaczy takie podobne kwiaty w Polsce przynosi się na pogrzeby. Tutaj takie kwiaty także przynosi się na pogrzeby i takie wiązanki, ale także takie wiązanki kładzie się przed nowo otwartymi miejscami. Więc tak, mamy tutaj kościół, mamy jakiś sklep. Obok mamy, słuchajcie, jeden strip club, taki normalny. Następny to jest klub z ladyboyami, a na samym rogu tam się odbywają walki karłów. Jaki plan, Piotrek? Lecieć kaca dzisiaj. Po wczorajszych waszych karłach. O kurde, ryby są, patrz ty. No są, są, no. Ty, rekiny. Słuchajcie, jedziemy właśnie. Piotrek, właśnie, gdzie jedziemy? Opowiadaj, opowiadaj. Tak, płyniemy, będziemy płynąć teraz rzeką przez całą Manilę. Będziemy mijać po drodze Pałac Prezydencki i płyniemy do Chinatown oraz Intramuros, czyli najstarszej dzielnicy Manili. Krótko, zwięźlej na temat. No i cały mizerny plan w pizzu. Poszliśmy się zapytać, o której będzie godzinie łódka, którą mieliśmy właśnie przypłynąć sobie tą oto rzeką i pani powiedziała nam, że dzisiaj łódki nie ma, będzie jutro. Podobno właśnie tak jest w Manili, ale hala, kurczę, odpływów tutaj w tym boat station jest pełna pracowników. Ale łódki dzisiaj nie ma. Witamy na Filipinach. To jest Divisoria, to taka część Manili handlowa. Tutaj, jak widzisz, handluje się wszystkim, od sznurka po, no, dosłownie wszystko, tak? A broń?
broń, na pewno jest tutaj jakiś tam czarny market, ale jest to na pewno nielegalne, wiesz, no to, niestety. Ale jakieś zwierzęta na pewno można kupić, bo widziałem. Generalnie tu odbywa się market dzienny i nocny. W nocy jest tutaj handel hurtowy, jest równie ciekawie jak dzień. Dobra, idziemy się rozejrzeć, co tu się dzieje, a dzieje się dużo. Oj, dzieje się tutaj, dzieje. Święta, święta się zbliżają, słuchajcie. Który mamy dzisiaj? Jest? Dzisiaj jest 11. 11 listopada, tak. Święto Niepodległości, a tutaj patrzcie, święta pełną parą już. No, ale taką ciekawostkę właśnie powiedziałaś a propos świąt. Święta są tutaj już od praktycznie 2 miesięcy. Jest w nazwie Belt. Jest to september, oktober, november and december. Wtedy, jak jest w nazwie Bert, zaczyna się już święta, czyli we wrześniu. Czyli niezłe, niezłe. Słuchajcie, powiem wam, dla mnie to jest coś dziwnego. Wiecie, święta w momencie, kiedy jest gorąco. Dla mnie święta to śnieg, mróz, zima, a tu na odwrót. Dla nich za to takie śnieżne święta to jest coś dziwnego. Cały czas sobie chodzimy po shopping center. Słuchajcie, rzeczy różne można kupić, od portfeli Hewlett Packard po torebki USB. Co jeszcze tu można kupić? No możesz kupić oczywiście wszelkiego rodzaju podróbki, ale są już takie naprawdę chamskie, już teraz do bólu. O, na przykład ja teraz sobie kupiłem za funta, czyli za 60% funta. Funta za torbę, oryginał Nike'a, słuchajcie, gdzie taką kupicie w Europie? Nie ma szans. Po prostu, bo miałem Gimbala w ręku i nie chciało mi się go nosić. A Hewlett Packard nie mieli? Albo jak, pierwszą lecą z tego, albo Balenciaga, Gucci? Nie było nie takiego? Nie chciałbym się szukać, po prostu wziąłem pierwszą z brzegu. Dobra, ja tu szukam. Ja mam plan znaleźć, kurde, buty jakieś. Może jakieś Air Maxy, Easy. Albo Hewlett Packard. Albo Hewlett Packard. Zobaczymy. W tym momencie czekam na frytki. Tak. Frytki kosztują tyle co buty. Tak. Dokładnie. No. Nie no, może nie co buty, ale takie małe fryteczki kosztują 55 peso, a ty za torbę ile zapłaciłeś? 60. Zobacz, taki biznes. Jak tam? Fantastycznie. Po czym poznajesz, że jesteśmy w Chinatown? Po zapachu. No. Słuchajcie, tłum ludzi. Standardowo, jedyni biali. Byliśmy przed chwilą w sklepie, gdzie sprzedawali podróbki. Powiem wam, nie wiem jakich mają artystów, którzy te buty wymyślają. Ale żadne modele się nie zgadzają z oryginalnymi. Jeszcze jakby te podróbki były chociaż w małym stopniu podobne do tych oryginałów, to można byłoby kupić. A tak to lipa. Słuchajcie, Easy, Adasie Easy'ego za 50 zł. Ale nie. Podziękuję. Portfela żadnego też fajnego nie znalazłem. Szukałem jakiegoś LV, ale nie było. A teraz jeszcze sobie tutaj pochodzimy, potem Chinatown, a potem wybieramy się do Intramuros. Co to jest Intramuros? Za chwilę się przekonacie. A taka ciekawostka, jakie ceny są tutaj na Filipinach? Nie jest to tanie, to jest przykład sałaty. Sałata kosztuje 50 peso, czyli niecałego funta, jakieś 90 pensów. 5 złotych! Tak, jedna sałata. Zapytamy się, po ile jest marchewka. A te, how much is carrots? 100 kilo. Czyli 100 peso za kilogram marchewki, czyli 1,5 funta kilogram marchewki. O, potato, how much potato? 120 kilo. 120 kilo, czyli 2 funty za kilogram ziemniaczki. I czemu to takie drogie, panie? Po prostu tutaj jest słabo z uprawami, wiesz, tutaj ziemia jest taka nie do końca chyba dobra pod takie uprawy właśnie tych korzennych wszystkich, czyli ziemniaki, marchewki, wszystko co rośnie w ziemi, jest to ciężej wykopać, bo to wiesz, to nie mają maszyn i tak dalej, ale też przy okazji ta gleba nie jest za dobra tutaj na uprawę takich warzyw. Jesteśmy
w najstarszym na świecie Chinatown. Oczywiście cały czas w Manili, na Filipinach. Jak byliśmy w Bangkoku, to tam ponoć jest największe Chinatown na świecie. Tutaj jest najstarsze. Piotrek, opowiedz coś, jak stare te Chinatown jest? To jest najstarsze Chinatown na świecie, założone przez chiński... Chińczyków, ale katolickich... Chińczyków. Tak. Sprowadzili ich tutaj Hiszpanię i tutaj odbywał się handel z Chinami. Założone zostało bodajże, kurde, już mi uciekło... 1596. Tak. 16 wiek? Przejdziemy się zaraz po nim i pokażę to. No, kończymy blok! Mamy rok świni. Stąd tutaj te świnki są. Jest chiński rok świni. Było tutaj dużo więcej. Dużo ciekawiej, ale tutaj widzę, że się budują jakieś rzeczy chińskie. Tam z tyłu widok prawie jak w Polsce. Jeden wierci na drabinie, drugi trzyma tą drabinę, a trzech innych się patrzy, jak pracują. Ale faktycznie widać, że to Chinatown jest bardzo stare. Spójrzcie na przykład tylko na te budynki, które znajdują się o tam. Stare Chinatown to i stare budynki, no. Tak powinno być, nie? A gdzie nasz pan przewodnik? Nie wiem. Pizza. Taka ciekawostka. U nas przeważnie pali się świeczki. Tutaj, w związku z tym, że jesteśmy w Chinatown, pali się co? Jointy. Zobacz, tam pokaż. A, kadzidełka. Tak, kadzidełka. W związku z tym, że to jest właśnie chińska technologia, to zupełnie inaczej, to troszeczkę inaczej zadziewają modły. Co to za środek transportu, którym się poruszamy teraz? Troszeczkę bardziej nowoczesny tricycle. Jest to elektryczny tricycle. Generalnie Manila teraz zmienia trochę właśnie pojazdy na takie właśnie elektryczne, ekologiczne, ponieważ jak widzisz, tutaj jest potworny ruch. Tak samo jeepneye, które są no, stare z lat 50-tych, 60-tych, zmieniają teraz na elektryczne. Po Makati jeżdżą właśnie takie już elektryczne jeepneye. Dobra, dziś już jechaliśmy taksówką. Jechaliśmy takim ala tuktukiem, a teraz jedziemy. Czym jedziemy? Maybachem. Nie, Lamborghini powiedział, że to jest. What's the car? What's the make of this one? Lamborghini. Lamborghini. And the other one is Ferrari. This is our driver. It's like Need for Speed. This is our driver. This is his engine. And where is go. Your nitro? Yeah, there is nitro. There we go. Jadymy, jadymy. Ej, ciężko muszę. Jadymy dur. Ciasno co, chłopie, co? Trochę? No ja się boję, że jak zahamuję, to będę musiał ci zrobić... No, przyjemność. Who've got the birthday here? Where's the birthday boy? How old are you? Bra, 31. 31, so happy birthday. Happy birthday! Let's sing it. Happy birthday to you. Happy birthday.